Teraz do tematu dnia naszego. Braunowe gaszenie świec. Chciałem wam powiedzieć, jakie jest moje podejście do tego, żebyście wiedzieli. Otóż tak, moje podejście jest takie. Pan Braun zrobił to celowo, żeby no, zaistnieć medialnie. Dla mnie to nie ma żadnej, w ogóle nie ma żadnej kwestii, że zrobił to po to, żeby zwiększyć no, swoją widzialność i on jest mistrzem świata od takich rzeczy i mu to wyszło bardzo, bardzo dobrze. To, że zgasił ten płomień, to nieprawdą jest moim zdaniem. Tam ta pani krzyczała, że naraził jakieś dzieci. No co naraził? Kogo naraził? Drodzy Państwo, to nie była świeczuszka, która sobie gdzieś tam stała na stoliku i jakby się przewróciła, to ręką można było to zająć. To były potężne, ogromne świece o ogromnym płomieniu. Gdybym ja wszedł i stanął w tym samym miejscu z malutką świeczką w ręku, to wiecie, co by to było? Straż sejmowa natychmiast by mnie tam zaaresztowała, wyrzuciła, bo sprowadzam zagrożenie pożarowe. A tutaj te potężne świece buchające ogromnym płomieniem i to nie było jakoś zagrożeniem w żaden sposób. A więc no, zejdźmy na ziemię i oceńmy to na chłodno, na zimno, bez emocji. Nawet bez emocji tych dotyczących faktu tego, że, szanowni państwo, no, Sejm to nie jest byle jaki budynek. Sejm to nie jest własne mieszkanie, gdzie jak ktoś chce sobie menorę palić, to ma do tego indiańskie prawo. I niech sobie pali. Natomiast palenie tego na terenie Sejmu, to ma zupełnie inny wymiar. Nie tylko wymiar emocjonalny, ale wymiar taki polski, bo kiedy pan Duda od lat pali świece chanukowe i się tym chwali w Belwederze, to proszę pamiętajmy, Belweder to jest jego dom. On tam mieszka. A więc pan Duda, czy jeszcze wcześniej chyba Komorowski, ja już tego nie pamiętam, mają prawo w swoim domu palić świece chanukowe. Zwłaszcza, że żona pana Dudy jest Żydówką, więc robią to u siebie w domu. A to, że to jest Belweder i tak dalej, też ma znaczenie pewne. Proszę zauważyć, że w dyplomacji, bo to, co robi prezydent Polski, no to też już jest oceniane na zewnątrz. No ale załóżmy, no w dyplomacji jest taka święta zasada równowagi. Jeżeli ty robisz coś, to i ja robię wtedy coś. I tak dalej. Ta równowaga dyplomatyczna jest bardzo przestrzegana. No, natomiast tutaj, w tym przypadku, przestrzegana ta zasada nie jest. Bo około 4 czy 5 lat temu wyraźnie mówiłem w moich różnych przesłaniach, właśnie przy okazji tego, że prezydent Polski palił świece chanukowe, ale u siebie w domu, jakkolwiek to nie jest też i zwykły dom. To wtedy zwracałem uwagę na to, że z punktu widzenia pozycji prezydenta Polski, gdzie on no nawet u siebie w domu pali te świece chanukowe, to ta zasada symetrii dyplomatycznej mówi, że to w takim razie w Knesecie, prawda, czyli parlamencie izraelskim, powinni śpiewać polskie kolędy. Ja wtedy nie miałbym nic przeciwko temu, że te świece chanukowe, co prawda w swoim domu, pali prezydent Polski, bo to jednak jest prezydentura Polski. No, ta zasada, jak widać, nie była zachowana. I tutaj pamiętajcie, to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek antysemityzmem. To jest tylko taka podstawowa zasada dyplomacji i takiej przyzwoitości w zachowaniu się.
No ale skoro w Knesecie nie śpiewa się polskich kolęd, no to ja uważam, że znowu prezydent Polski w swoim mieszkaniu, no niech sobie pali te świece, ale niech się z tym nie afiszuje. Dlaczego? Bo jest prezydentem Polski. Ja nie przypominam sobie, żeby pan Duda był jednocześnie prezydentem Izraela. Więc to są takie delikatne, powiedzmy, sprawy. I ja wielokrotnie mówiłem o tym, wielokrotnie, że z państwem Izrael my powinniśmy układać sobie stosunki i prowadzić stosunki międzynarodowe takie same, jak z każdym innym państwem. Bo nie mieszajmy do tego religii. I to, co Bogdan mówi na swoich wystąpieniach, ja się z tym zgadzam. Najgorszą rzeczą jest wprowadzenie elementu religijnego do czegoś, bo wtedy zaczyna się wojna. Zdecydowana większość wojen to są wojny religijne, prawda? Dlatego to jest jedna sprawa. Druga sprawa to palenie świec chanukowych nie w prywatnym mieszkaniu, a na terenie polskiego Sejmu. O, to już jest kompletnie inny wydźwięk, bo za chwilę przyjdą buddyści. Będą robić podobne rzeczy. Za chwilę przyjdą wyznawcy islamu i rozwiną swoje chodniczki na tam w holu sejmowym i będą się modlić i powiedzą: a co za różnica między nami i Żydami? To Żydom żeście pozwolili, a nam modlić się do Allaha nie pozwalacie? Uprawianie jakichkolwiek działalności religijnych i ich wykazywanie na terenie Sejmu Polskiego jest naganne, bo Sejm Polski jest Sejmem Polskim. To jest miejsce dla Polaków święte i jego nie można brukać jakimikolwiek wystąpieniami czy wydarzeniami typu religijnego. Bo ja również, wielu katolików by się nie zgadzało na to też, żeby na przykład na tym holu sejmowym mszę świętą odprawiać, bo zaraz ktoś powie: a gdzie prawosławna? A gdzie inne kościoły? I tak dalej, i tak dalej. Także zejdźmy na ziemię, oceniajmy to na zimno, bez emocji. Zwracajmy jednak uwagę na to, co w tej chwili powiedziałem. Druga sprawa. Czy pan Grzegorz Braun mógł to załatwić inaczej? Oczywiście, że mógł. Jak? Bardzo proszę. Powinien wyjść na trybunę sejmową, zwrócić się do marszałka Sejmu i powiedzieć: szanowny panie marszałku, to pan zgodził się na wystawienie i praktykowanie obcej religii w polskim Sejmie, to pan wyraził zgodę na postawienie tych świec chanukowych i praktykowania obcej religii w Sejmie. I to, szanowny panie marszałku, powoduje, że pan marszałkiem Sejmu już nie powinien być, bo to Hołownia na to pozwolił, bo to Hołownia na to zezwolił, bo to Hołownia o tym jako marszałek Sejmu wiedział. I to Hołownia dał zielone światło na to, żeby w ten sposób zbezcześcić powagę polskiego Sejmu. Dlatego pan Hołownia powinien natychmiast w tej chwili ustąpić z tego stanowiska, bo to, co on pokazał Polakom, to pokazał, że polski Sejm nie jest tylko Sejmem Polskim. I pan Braun powinien wyjść, powiedzieć mu to i zwrócić mu na to uwagę, co marszałek Sejmu Polskiego niby zrobił,
i powinien powiedzieć: szanowny panie, dla mnie pan już nie jest marszałkiem Sejmu Polskiego. I dopóki pan tego nie usunie, to ja stąd wychodzę i nie chcę być w Sejmie prowadzonym przez marszałka Sejmu, który nie uszanował polskości w polskim Sejmie, a w polskim Sejmie musi być tylko polskość. A nie łączenie religii w polskim Sejmie i to jeszcze w taki ostentacyjny sposób. I pan Braun powinien powiedzieć: szanowni państwo, jeśli ktokolwiek z was czuje się Polakiem, ale tylko Polakiem, to wyjdźmy z tego Sejmu. Niech pan marszałek prowadzi sobie te działania sejmowe sam. I tak to powinien zrobić, taka jest moja opinia. Tak to powinien zrobić, powinien wyjść i, no, tak jak powiedziałem, ktokolwiek zostałby, nie jest Polakiem. I to byłby taki papierek lakmusowy i to byłoby takie formalne i moim zdaniem eleganckie przedstawienie sprawy. Natomiast to, co zrobił pan Grzegorz Braun, to ściema. Ściema. Dlaczego? Bo mógł zrobić to tak, jak ja mówiłem, wtedy również pokazałby, kim naprawdę jest nasz marszałek Sejmu, który z trybuny sejmowej to, co powiedział o panu Braunie, że to jest antysemityzm i tak dalej, poważnie, panie Szymonie Hołownia, to, co krzyczą, że naraził dzieci obecne, bo gasił potężny, palący się płomień, to tym naraził kogokolwiek na cokolwiek, a palące się potężne, bo to są potężne świece. Kiedy się paliły, to nie narażały nikogo. No ale to są już kwestie takie techniczne. Natomiast widać było, że pan z kolei Grzegorz Braun zrobił to w sposób wyreżyserowany. To każdy może się tego domyśleć i jak widział, jak to się wszystko działo. Dlaczego? No to po co pan Braun to zrobił? Żeby zaistnieć medialnie. Bo takie jest zadanie pana Grzegorza Brauna. Widzieliście to już od 8 lat. Dlatego, że wtedy, kiedy Konfederacja miała 11 posłów, to jak wiecie, była ustawa o rejestracji kur, to już na schodach robili konferencję prasową i tam któryś z nich trzymał pod pachą żywą kurę i tak dalej. Oni są mistrzami świata zwracania na siebie uwagi. Są mistrzami świata w kreowaniu swojego wizerunku. Natomiast co zrobili? Nic. Niczego nie zrobili. Tutaj Paweł Kukiz ma rację w swojej przemowie do Donalda Tuska. Miał rację, że Kukiz 15, idąc kolokwialnie mówiąc do łóżka z PiS-em, przynajmniej jakieś ustawy przepchał, mimo że jest ich trzech. Było ich trzech. Konfederacja, mająca 11 posłów, nie przepchała niczego, bo tłumaczą się, było ich tylko 11, a nie 15. No, ale zwrócę państwu uwagę na to, że dzisiaj, kiedy Konfederacja ma 18, czyli więcej niż 15, co Konfederacja do tej pory zrobiła? Nic. I zwracam państwu uwagę na to, że pan Grzegorz Braun starym swoim sposobem robi dokładnie to, co od lat mówię o Konfederacji i o panu Grzegorzu Braunie. Ich zadaniem jest machać szabelką, ciosu nie zadać. Czy cios mogli zadać? Mogli. Mogli. I o tym mnie powiadomili gdzieś 8 miesięcy temu, że to właśnie pan Grzegorz Braun bierze się za nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którą opisuje już od 6 lat i za to się bierze. Ja byłem tak zachwycony tym, byłem tak zadowolony tym,
że w końcu ktoś taki jak Grzegorz Braun się na to bierze. Bo przypomnę tym, którzy są to nowi. Ta nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty miałaby bardzo dalekosiężny wpływ. Skrócenie kolejek do lekarzy. Lekarz ma prawo wyboru terapii zgodnie z jego wiedzą, doświadczeniem, no i oczywiście w porozumieniu z pacjentem za jego zgodą. To jest cała nowelizacja. Co to by dało? To by dało to, że na przykład lekarze w szpitalach nie zachowywali się by tak jak dzisiaj. Dzisiaj dostałem jeszcze zawiadomienie, że są lekarze w polskich szpitalach, którzy leczą pacjentów z sepsą, tylko robią to w podziemiu. 60 tysięcy Polaków umiera z powodu sepsy, a ta nowelizacja by to zatrzymała. I co najważniejsze, ta nowelizacja zatrzymałaby całkowicie jakiekolwiek pandemię, srajdemię i tak dalej, a co za tym idzie, ta nowelizacja zatrzymałaby jakąkolwiek potrzebę stosowania szpryc. Nie byłoby szpryc w Polsce, bo nie byłoby uzasadnienia tych szpryc. No i kiedy ja usłyszałem, że pan Grzegorz się za to bierze, byłem w siódmym niebie. A potem się okazało, że się za to nie wziął. Kiedy ta nowelizacja, przypomnę państwu, spowodowałaby, że te sądy lekarskie kapturowe nie miałyby co robić. Sądy lekarskie kapturowe, które niszczą w tej chwili lekarzy, nie miałyby żadnych podstaw do niszczenia lekarzy. Te izby lekarskie przestałyby to mieć w zanadrzu, tą broń. To dałaby ta nowelizacja. Czyli ta nowelizacja dosięgnęłaby wszystkich lekarzy, wszystkich pacjentów, wszystkich Polaków, a przede wszystkim, tak jak mówię, zatrzymałaby jakiekolwiek uzasadnienie szpryc. Chcecie tak? Jakiekolwiek paszporty, takie, siakie czy inne, ta nowelizacja by to zatrzymała. A jeśli ta nowelizacja by zatrzymała to w Polsce, to gwarantuję wam, inne państwa na świecie poszłyby tym samym krokiem, tym samym śladem, śladem Polaków. I co pan Grzegorz zrobił? Nic. Zrobiłem streama przecież na ten temat, że wyszedł niedawno, prawda? Na mównicę sejmową nie powiedział niczego konkretnego, niczego, tylko z mównicy sejmowej zaczął właśnie mówić o szczepieniach, o izbach lekarskich i tak dalej, i tak dalej. Zgłaszał przeogromny problem, ale nie powiedział słowa jednego na temat rozwiązania tych problemów, o których mówił z mównicy sejmowej. Ani jednego słowa. Więc dla mnie tego typu działalność to, jakkolwiek mówię, jeśli chodzi o te działania takie polityczne, wizerunkowe i tak dalej, to to jest dobre. Ale tak jak mówię, wybrał sobie niewłaściwy sposób. No i ktoś pisze, Braun jest prawdziwym Polakiem. Gdyby Braun był prawdziwym Polakiem, to by zrobił tak, jak ja mówię, wyszedłby z Sejmu i spowodowałby, co ci inni posłowie by zrobili. Bo pokazałby, że Hołownia w żadnym przypadku Polakiem, patriotą nie jest. Czyli ci, co by zostali i nie wyszli z Braunem, to są takimi ludźmi samymi, nie są patriotami. I to byłoby eleganckie rozwiązanie, to byłoby fajne, ale nie dałoby mu takiej głośności, nie? Ale nie rozumiesz tego, Tadeusz Matusiak. Jerzy, nie mogę się z tobą zgodzić. Braun dużo się naraził i też stawił się za Wojtkiem i Marcinem. Zapomniałeś? Nie zapomniałem. Tylko nam się, Tadeuszu, liczą konkrety. Co to znaczy stawił się? To nie jest żaden konkret. Co to znaczy, że dużo się naraził? To naraził się.
No naraził się, tylko nam chodzi o zupełnie coś innego. Ja nie chcę, żeby on się narażał. Nie zachodzi taka potrzeba. On to robi, żeby zwrócić uwagę na siebie. Bo jeszcze raz podkreślam, gdyby Grzegorz Braun zamiast tych tyrad, które wygłasza z trybuny sejmowej, zamiast tych tyrad, które wygłasza na schodach, zgłosił, bo dzisiaj może, zgłosił pod głosowanie tą nowelizację o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, to my wszyscy byśmy na tym skorzystali, cały naród, a on ani pół słowa na ten temat nie powiedział. Widzicie, to o to chodzi.